tym odcinku opowiemy o filarze biznes. Gościmy w fabryce obuwia Konpol w Stanisławie Dolnym. Prowadzący Janek Kartasiński rozmawia z założycielem firmy Henrykiem Konopką. Kiedyś to słyszałem, że produkcja obuwia, oczywiście dobrego obuwia, to jest jeden z najtrudniejszych zawodów, że się mieści w 10 najtrudniejszych zawodach na świecie. Na lodowcu w Islandii. Jako dziecko lubiłem chodzić na bosaka. Mówiłem mamie, po co mi buty? Na lodowcu się przydadzą. Żeby dowiedzieć się, jak uszyć dobre buty, pojechałem z wizytą do jednego z najlepszych małopolskich producentów obuwia. Do firmy Konpol ze Stanisława Górnego. Kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. Made in Małopolska przecież. Kiedyś mieliśmy taką wizytę sprzedawczyń ze sklepu i pyta się, ile to ludzi musi tego buta dotknąć, jakąś czynność zrobić, żeby ten but powstał. I mnie to tak zaskoczyło, bo nigdy takimi kategoriami nie myślałem. To okazuje się, że od 70 do 80 czynności i osób musi tego buta dotknąć, żeby on powstał. To jest ogrom ludzi w samej produkcji, nie mówiąc o materiałach, które my kupujemy. Janek w magazynie skór. I tutaj znajdują się skóry. Ło! Ale super wzór. Można powiedzieć taki motyw małopolski. Materiał na buty? Ha, skóra. Włoska? Nic z tych rzeczy. Nigdy nie powiem, że włoska jest lepsza, bo nie jest lepsza. Super, piękne, ale to było bardzo ładne. Najlepsze rejony na surowiec to jest Polska. Holenderskie, czy północne, angielskie. Tam są dobre skóry, bo jest klimat zimniejszy. Jeśli byśmy kupili skórę z Argentyny czy z Ameryki Południowej, tam jest upał i ten upał odgrywa to, że skóra na zwierzęciu wtedy ona nie jest aż tak ścisła. Ona jest lżejsza, bo temu by zwierzęciu było za gorąco. Kiedyś skórę cięto nożem, ale to było dawno temu. Na lipowej desce formy były zrobione z kartonu. A w tej chwili wszystko plotery, programy, plotery, projektowanie. Ale człowiek nadal jest najważniejszy. Na jednej skórze, na topografii jednej skóry jest 7 gatunków skóry. I teraz jak to? Człowiek decyduje, kiedy zacząć czynność, a kiedy ją zakończyć. Czyli dalej ten czynnik ludzki jest? Czynnik ludzki, mimo że jest u nas urządzeń więcej niż pracownik. But w obróbce maszynowej. A jest jakaś funkcja, która od lat się nie zmieniła? Wygląda tak samo na przykład? Która była... Od lat to się nie zmieniło jedna tylko, że forma, czyli po polsku mówiąc kopyto. To się nie zmieniło. Ja jak poszedłem do pracy w 69 roku, to tak patrzę i mówię temu szefowi, to dalej się buty robi na kopytach? Myślałem, że to już jest jakaś technologia tak zaawansowana, no tak, że nie trzeba tego kopyta. Kopyta, czyli forma, ona, no nie można inaczej, gdyż to nadaje kształt, wielkość, tęgość. Buty nie powstaną bez kopyta, a Małopolska nie byłaby sobą bez rzemiosła. Skąd to zamiłowanie w Małopolanach do wytwarzania rzeczy pięknych i praktycznych? Z tradycji rzemieślniczej, z tradycji region Małopolski, kiedyś to było krakowskie województwo, słynie z twórczości ludzi rzemiosła. Rzemiosło w ogóle powstało u nas z okresu, kiedy ściągnęli z Włoch do klasztoru, do budowy klasztoru 400 lat temu. I później to zostało w tych tradycjach już rzemieślniczych, że tu był region, w ogóle Małopolski był regionem takim twórczym. Tylko ludzie tu w większości pracowali na swój rozrachunek w prywatnych swoich firmach. I niektóre prywatne firmy jak Konpol rozwinęły się daleko poza granice Małopolski. Mała produkcja to się mieści na lokalnym terenie, na przykład Małopolski, czy tam później dalej w Polsce. Natomiast jeśli już jest firma, która dużo produkuje,
ona musi jednak już wyjść na rynki zagraniczne. Dla nas rynek zagraniczny jest podstawą, gdyż 70% sprzedajemy za granicę. I to jest informacja dla wszystkich prężnych, małych i większych małopolskich firm. Korzystajcie ze wsparcia, jakie daje marka Made in Małopolska, bo pochodzenie ma znaczenie. Bez urzędu też się nie da pracować. Też się nie da. Wszystko jest obustronne. Tak, tak jest. Musi grać to i z jednej, i z drugiej strony. Ciekawe, czy producent pamięta wszystkie swoje modele butów i ile ich jest. Tego teraz jest aż trudno powiedzieć. Tak myślę, że około 1500 to jest non-stop wzorów produkcji, a jeśli oglądamy obuwie tutaj na wzorach, a zejdziemy na produkcję, to one się różnią, bo tam jeszcze inne są wzory, bo niektóre powtarzają, niektórzy mają swoje tam upodobania, każdy sobie projektuje. Dawno jak na targach poznańskich, czy gdzieś sprzedawało się buty, to każdy mówi ten, 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 a teraz tak, ten, ale na tej kopycie, ten, ale na tej podeszwie. I trzeba było nowe wzory, bo z tych trzech wzorów powstały cztery czy trzy, ale inne. Nie takie jak są do wzięcia. Czyli pan prawdopodobnie nie pamięta każdej pary, która stąd wyszła. Wiesz, powiem ci, że dość dobrze wzrokowcem jestem i dość dobrze rozróżnię. Jeśli to był but zrobiony u nas w firmie, mimo że tych wzorów już jest w karierze, my mamy już tam numery ponad 10 tysięcy, to ja te buty, które były u nas wyprodukowane wzrokowo, powiem, że to było u nas, a to nie było u nas. Czyli, Nie wszystko, bo to nie może być na 100%, ale 2/3 butów na pewno zidentyfikuje, że to są nasze czy nie nasze. Janek pracuje z dziurkownicą. Nie, no profeska, czemu uśmiech? Czemu zawsze muszę się śmiać? Janek w sklepie firmowym przymierza buty. Janek tańczy i góralskim krokiem podąża w kierunku kamery. Made in Małopolska. Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie.